Kopalnia Anna w Pszowie ma odzyskać dawny blask. Nie, nie będzie już wydobywania węgla. Ostatni wagonik wyjechał tu 10 lat temu. Tak wyglądała kopalnia na niemieckiej pocztówce z 1920 roku. A tak ma wyglądać po wielkiej rewitalizacji. W tym budynku, gdzie do dziś można zobaczyć maszynę wyciągową firmy Skoda, znajdą się biblioteka i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Teren wokół tego obszaru, który jest wokół budynku, ma być zagospodarowany terenem zielonym, rekreacyjnym. Altanki, wypoczynek, wieża widokowa Szybujan ma być, wieża Szybujan ma zostać wieżą widokową. Prace w tym roku będą zakończone, choć udostępniona będzie w roku przyszłym. Kopalnia Anna działała przez 170 lat. Obiekty w Pszowie, choć bardzo wartościowe pod względem architektonicznym i historycznym, popadły w ruinę. Rewitalizacja będzie pracochłonna i czasochłonna, ale mimo to mała gmina postanowiła się podjąć wielkiej inwestycji. Dlatego 3 lata temu przejęła od spółki restrukturyzacji kopalń nieruchomość o wartości ponad 4,6 miliona złotych. Teraz trwa pierwszy etap inwestycji. Obejmuje wykonanie przez firmę, która tu jest, stanu surowego zamkniętego. Czyli to, co widzimy, będą jeszcze zrobione tylko i wyłącznie stolarka okienna. Będzie zrobione oczywiście odnowienie elewacji całej, w sensie piaskowania jej i zabezpieczenia tej elewacji ceglanej. I będzie zrobiony szklany wiatrołap, który tu jest, ma być wejście. W drugim etapie dopiero będą roboty wykończeniowe wewnątrz. To początek drogi do przywrócenia życia kopalni w Pszowie. Tylko ten etap będzie kosztował około 15 milionów złotych. W kolejce czeka jeszcze metamorfoza drugiej zabytkowej części kopalni z szybem Chrobry 1.